Cześć. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Witajcie na kanale Marzeń Marek. Tak. I dzisiaj co? Jest piątek, piąteczek, piątunio. Tak, dzisiaj piątek, zaczęliśmy dzień z przytupem. Czemu? No bo u lekarza byłyśmy. Aha, z Michasią. O to ci chodzi. Wiecie, o 8:00. Nie wiem, czy wam nie wieje, no ale... Nie wieje u laryngologa. No i to jest u nas taka stała już, ona się powtarza co roku. Chodzimy na płukanie ucha. Patyczki do uszu, absolutne zło. Żadne tam psiki, zło. Mydło, palce, i uszy wymyte. I tak się powinno myć, ale ja wam powiem tak, ja stosuję patyczki. A ja słuchajcie, od dziecka, bo pamiętam jak byłem dzieckiem, to babcia jeszcze jak mi czyściła uszy, jak byłem mały, to po prostu zapałka na zapałkę nawijała watę i czyściła. I nie wiem, ta metoda według mnie jest skuteczna. Wymyślili płyny, wiadomo, kasa leci, nie? Płynie, jest mnóstwo osób, którzy twierdzą, że to jest super. Nie wiem, czy to takie super, skoro ludzie do tego momentu żyli w ten sposób, że czyścili uszy od środka i było ok, a teraz nagle czyszczą jakimiś płynami i są cudawianki, się dzieją z uszami. A jak można umyć mydłem palcem w środku, to nie wiem, chyba że ktoś mówi... Ale wiesz, że pod prysznic woda, a potem tak o... Aha, żeby sobie nalać wody do ucha. Nie, no wiesz jak na... Teorie, powiem wam... Nie świat chodzi o wariuje. Takie, wiesz, lanie, ale jak się kąpiesz, to ta woda, która leci na ciebie, to sobie tak wyjdzie. No ale jak wkładasz patyczek do ucha, to on dosyć tam wchodzi, nie? I czyścisz sobie tą... Wiadomo, no że za głęboko... No i ty wpychasz, pan powiedział. A, no to słuchajcie, ja przez 42 lata nie wypchnąłem sobie chyba jeszcze ani trochę, bo nie byłem nigdy u laryngologa, w sensie z uszami. Nigdy mi się nie przytkały, nigdy nie miałem zapalenia ucha, to wiesz, że mam albo takie dobre patyczki, albo metodę wyciągania woskowiny z ucha. Słuchajcie, też polecono mi kiedyś, parę lat temu, że najlepszą metodą na katar jest, jak się to, irigacyjny, nie? Wow. Wiecie, to płukanie takie. No i Marek zaczął płukać. Od tego czasu zatoki mi siadły i jest tak, na wieki wieku już chyba zostanie. Jak było lato, ok, teraz już pogoda taka, wiecie, chłodno, ten od razu czuć zatoki. No mnie to nie boli, ale no jest taki nieprzyjemny zapach, nie? No, nawet zapach, tak. Zaczyna się katar robić, już było na to brane antybiotyki, nic nie pomoże. I to właśnie te nowoczesne metody, te wynalazki takie technologiczne są tak świetne, że... Dobra, nie ma się co irytować, stresować, idziemy na zakupy. Co to zamiast rękawiczek jest? No coś pieczywo bierzesz. Co to jest? Wafle ryżowe. Z belgijską czekoladą mleczną, kawałkami słonego karmelu. A tutaj jest z liofilizowaną maliną. Wow, wow, wow. Bierzesz? Czego to już ludzie nie wymyślą? O, smaku mięty. A to co jest? Takie mini płatki śniadaniowe. Tu są takie... takie małe pudełka to są. Tak, to są... To są jakieś takie. Orzechowym. O, a wiesz czym to mi się kojarzy? Seller. Ale z czym się to kojarzy? Z Anglią, pamiętasz? Ja to wtedy jedliśmy. To i taką cebulę jedliśmy, bez niczego. No, faktycznie. I pieczarki surowe. No. O, to kubki do jajecznicy idealne będą. No, to będzie. Niech temu się lepsze. I zobaczcie, co tutaj powstało. Pesto. Michasia zrobiła pesto. No. I to jest pesto domowej roboty, po raz pierwszy wykonywane w ogóle przez nas w tym domu. Co tu jest, Michasia? Powiedz, tutaj jest oliwa z oliwek, bazylia, pieprz, sól. Jedna łyżka cytryny. A co jeszcze jest? Jakieś orzeszki dałaś tak, chyba? Tak, i orzeszki. Jakie? Nerkowca. No i proszę, makaron z domowym pesto. Takie danie obiadowe, pyszne. Proszę bardzo, to jest to dzieło Michasi. Tak wygląda to pesto. Dobre, smakuje mi. A tu jest główny składnik tego pesto. Jak nam zasmakuje, to będziemy robić częściej. A czy wy robicie pesto? Lubicie? Jedliście? Dajcie znać w komentarzach. Słuchajcie, wczoraj zamawialiśmy w godzinach chyba po 12 było, nie? Tak. Tą część do naszej rumby i popatrzcie, już jest, przyszła, przyjechała, przyleciała, więc trzeba ją zamontować. W ogóle trzeba zobaczyć, jak ona wygląda. To chyba idzie z Pomorza, bo serwis przynajmniej mają w Gdańsku, nie, w Gdyni. W Gdyni jest serwis, więc możliwe, że magazyn sklepowy jest też, ale wiecie, różnie to bywa. Czekacie montażyk teraz, co? Ale montażyk. Co to no jest? No dobra, daj. Ja ups. Ciężkie. No to uwaga. No, no, no. Co my to mamy? Uwaga. Jaka to miła niespodzianeczka. Dokumenty zakupu. Jest iRobot, widzę. No i przyszło. Mówisz, że proste.
takie samo. Znaczy nie takie samo. Nie? Nowe. Mnie najbardziej fascynuje to, że słuchajcie, wczoraj było zamówione po godzinie 12 i dzisiaj tak. Przed godziną 12, 24 godziny. A teraz co się okaże? Że nie pasuje. Ty naprawdę, to jest jakieś takie przykrótkawe. Dobra, zmierz to, bo już jestem nerwowa. Dobra. No dobra, no to mamy Marka. Jest, pasuje. Marzena mnie nie udusi. Brawo. Dobra, to teraz załączymy ją. No i co? Ona już dwa razy. No dobra. Jest, działa. No dobra. Obiad będzie. To co chciałam powiedzieć, już kiedyś o tym mówiłam. Ona jest bardzo głośna. Tak, słuchajcie, my ją zawsze załączamy, jak wychodzimy z domu, bo... Załączamy? Załączamy. Załączam. Słuchajcie, ja z tym mam odwieczny problem. Jak wychodzimy z domu, to wtedy Rumba zaczyna swój cykl sprzątania, ponieważ rzeczywiście ona bardzo głośno, no przynajmniej nam, dla nas jest to za głośne, żeby tak wiecie, siedzieć, funkcjonować w mieszkaniu i jednocześnie Rumby słuchać, bo jest rzeczywiście duży tutaj ten hałas. Dobra. Nie, no. Niektórzy mówią, że mają inne odkurzacze, są takie cichutkie, ale wiecie co, coś za coś wydaje mi się. No nie wiem. Jak jest cichy, to mniejsza siła ssania. Możliwe. Ale oczywiście odnosimy się do ekspertów, napiszcie jak to wy, bo na pewno ktoś z widzów ma jakiegoś takiego robota, bo tego jest teraz, i Wileda ma, matko, ile tego teraz jest. Xiaomi, Xiaomi, także nawet napiszcie w komentarzach, jak wasze roboty chodzą, jeżeli macie, czy głośno, czy cicho, i jak sprzątają. No właśnie. Bo może być cichy i wiecie. Bo nasz akurat jeździ robot, nie? Ale to może wasze chodzą. No wasze może chodzą, nasz jeździ, ale nasza lodówka też chodzi. Tak, ona chodzi w tej wewte. Dobra. Miałeś tego gdzieś była na filmiku? Tak, nie wiem, gdzieś. Dobra, a jeszcze jedna rzecz, myśmy kiedyś mieli taką podróbę, pamiętasz? No, bo a to na początku to w ogóle nie sprzątało. No. Michaśka właśnie skończyła lekcję angielskiego i słuchajcie, mówi mi, że Dyson tutaj działał i nagle pojawiła się kontrolka, trójkącik, że jest jakiś, no jakiś komunikat się wyświetlił i prawdopodobnie wiem, co to jest. Trzeba ściągnąć, słuchajcie, i zobaczcie ten filtr. On był czyszczony, nie wiem, tydzień temu? Nie, dwa tygodnie temu. Popatrzcie, ile tu się brudu zebrało. I teraz biorę odkurzacz, wyczyszczę go i wszystko będzie jak nówka nieśmigana. Także widać, że jednak taki oczyszczacz powietrza się przydaje, bo wyłapuje cały ten kurz, co jest w otoczeniu. A tym bardziej, jak tu Michaśka ma łóżko, to wiadomo, pościel, wszystko się rusza, no te pyłki gdzieś tam potem świrują. I się to wszystko potem w naszych płucach gromadzi, a tak możemy to mieć na takim oto filtrze. Teraz tu trzeba wyciągnąć. I dzięki temu można powiedzieć filtr jak nówka nieśmigany. No wiadomo, że ten wkład trzeba co jakiś czas wymieniać. Chyba producent zaleca co rok. No ale ten kurz to można wciągnąć sobie odkurzaczem. No i teraz wystarczy złożyć całość i działa, już gotowe. A skoro był czyszczony ten oczyszczacz u Michasi, to jeszcze zajrzymy, jak wygląda filtr w tym w pokoju. To teraz sprawdzimy, ile tu jest kurzu. No i też się nazbierało, popatrzcie. Tyle kurzu zebrało się na dwóch filtrach. Dużo. A tu się coś robi. Co tu się Michaśka robi? Klatka Georgia. Klatka Georgia się czyści. No w końcu przyszedł moment, żeby mu wyczyścić. A George, słuchajcie, po kastracji się bardzo zmienił, tak jak mówiłem. A nawet mało się ścikał, ci powiem. No, miejsca. Trochę się zmienił. Matko. Co jest? Jeju, jaki ten plecak teraz ciężki. Podręczniki. A, no to co zrobić? Nie, bo my będziemy dzisiaj robić ten. Pokaż. O matko. To jest do polskiego. To ma 300 stron. Tak? Tak, ja to sprawdzałam. Tak. No polski zawsze, bo tu jest dużo czytane. No i co teraz? Musimy gdzieś? W ogóle okładki dopasować, a jak nie, to kupić. Gdzie to jest? 67 stron. A jedna książka tylko jest do polskiego? Ćwiczenia. Do większości są też ćwiczenia. No i co, jak tam klatka? A właśnie teraz robię. A właśnie, ty coś wspominałaś o adopcji. A, no właśnie tam już mam takiego jednego wybranego króliczka. Jak się nazywa? Ty się nie zdradzę. Dobra. Bo króliczki w adopcji mają już swoje imiona. Tak. A pisałeś do pani z adopcji i co, odpisała ci? Tak, że mi odpowie w poniedziałek.
Tak, że mi odpowie w poniedziałek, a Marzena, słuchajcie, słyszała miotłę. No nie wiem, co Marzenie się stało, że słyszała miotłę. Że miotłę poniedziałek. Bo wiecie, czasami Marek po prostu, on jak szybko chce coś powiedzieć, to on mówi takim bełkotem, nie? No. A my to mamy, że nie rozumiemy potem taty. Wiecie, że ja to samo słyszę, bo jak potem montuję filmy, to niekiedy słyszę swój bełkot. No i jeszcze sam się z tego śmiejesz, nie? No śmieję się z tego. My zabieramy się za podręczniki. Nie, George. Ja za kratkę. Ach, ulala. No ale... Ale w miarę jest dobrze. No. W miarę kulturalnie. A my jesteśmy po pierwszym tygodniu w szkole, jak Michasia? No fajnie, no chyba najgorsze to są poniedziałki, bo mamy aż do 15. A poniedziałek teraz na basen? Tak. Dużo lepiej. To ja tu nie będę przeszkadzał, ja znikam, Michasika robi dobra, klatkę, Michasia, Marzenka robi książkę, a ja... Kratkę. O, a ja już zrobiłem, właśnie, żeby nie było. Ja wyczyściłem jednego i drugiego Dysona. Czyli każdy ma jakieś swoje zadania, tak? Tak. My dziękujemy Wam za oglądanie vloga. No i... Zostawcie łapkę w górę. W górę. I do następnego odcinka. To na razie, pa pa! Pa.